Filip i smok. Wystawmy sztukę o różowej księżniczce. Ostatnio bardzo się podobała dębiakowi. Tylko nie róż, proszę. Pokażmy jakąś przygodę o bohaterze. O, i o magii. To musi być coś z rolami dla wszystkich. Ej, co to? Książę i smok. Pewnego razu była sobie piękna księżniczka, która została uwięziona przez wielkiego smoka. O, smoka! Wielki smok był tak straszny, że nikt nie odważył się uratować księżniczki. Aż pewnego dnia pewien dzielny książę... Dzielny książę? To ja! Postanowił stawić mu czoła. Książę miał znajomego czarodzieja. Czy ktoś powiedział czarodziej? Który powiedział mu, że pokona smoka swoją najlepszą bronią. Ha! Mieczem! Nie, koniem. Czarodziej zamienił jego rumaka w najszybszego konia w całym królestwie. I książę Filip uratuje mnie? Piękną księżniczkę? Smok wyszedł z jaskini i zaczął gonić księcia. Ale niezależnie od tego, jak szybko biegł, i tak książę był szybszy. W końcu smok tak się zmęczył, że zasnął, a książę mógł uratować księżniczkę. Ta bajka na pewno spodoba się dębiakowi. Więc Roz jest narratorem, ja czarodziejem, Filip księciem, Ola księżniczką, a kto będzie smokiem? O, ja! Nie, jesteś trochę za mały. Wcale nie jestem mały, prawda, Rosie? Widziałem prawdziwe smoki. Są przeogromne. Prawdziwe smoki? A może ty, Bruno? Chcesz być smokiem? Nie bardzo, bo muszę się zająć budową sceny. Skoro Kicek chce być smokiem... Musimy dać mu szansę. Jupi! Ale nie mamy żadnego przebrania dla smoka. To nic, zrobię własne. Pomogę ci. Dobrze wiem, jak wyglądają smoki. O, nie zużyj całego kleju. Potrzebny mi do różdżki. Ale dzióbku! O! To świetnie nadaje się na szatę magika. Masz, weź tamten materiał. Buduje dla mnie scenę. Rosie i reszta przygotowują przedstawienie. Nazywa się O księciu i smoku. O, a kto w nim wystąpi? Filip jest księciem, Ola księżniczką, a Kicek chce być smokiem. Kicek? Smokiem? To duża rola jak na małego królika. Wielki czarodziej Dziubek rzucił czar na rumaka i rumak stał się najszybszym koniem w królestwie. Abraka, spidaka, koniaka, wiatraka! I wtedy książę pojechał szukać smoka. Smoka! O, wielki smoku! Jesteś dużo większy niż... ja? Kicku, przecież miałeś być straszny. Byłbym straszniejszy, gdyby ktoś nie zabrał mi ogona. Filip i smok. Wystawmy sztukę o różowej księżniczce. Ostatnio bardzo się podobała dębiakowi. Tylko nie rób. Smoki nie istnieją. Ha, tak ci się tylko wydaje. Wszystko jedno, ale smok musi być wielki i straszny. Wybacz, Kicku. Może ci pomożemy? Jest
jestem na tyle duży, że mogę sam grać smoka. Jeszcze zobaczycie. Nikt mnie tu nie wytropi. Zrobię najlepszy strój smoka, jaki kiedykolwiek widzieli. Brawo, przyjaciele! Można już zaczynać przedstawienie. To dzięki Mańkowi i Tasi. Pójdę zobaczyć, jak idzie reszcie. Dobra, pora to przymierzyć. O! O, nic nie widzę. Lepiej to zdejmę. Au! O, nie! Utknąłem! Pomocy! Może to jakoś strząsnę? A... Gdzie ja jestem? Au! Tędy! Chyba... Jesteście gotowi? Nie mamy jeszcze smoka. Ciekawe, dokąd poszedł Kicek. To moja wina. Niepotrzebnie powiedziałem, że jest za mały. Chyba musimy go poszukać. Kicku! 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 Pomocy! Jestem w głowie smoka! Utknąłem! Ha! Kicek! Weźcie to ode mnie! Ura! To smok! Złapał Kicka! Nie przejmuj się! Uratuję! Wezwę pomoc! Filipie, pomocy! Tam jest prawdziwy smok! I w dodatku złapał Kicka! Co? Jesteś pewien? Szybko! Zawołam resztę! Pomocy! Utknąłem! Dziubek miał rację! Tam jest prawdziwy smok! Pomocy! Uratuję cię! A! Wypuść Kicka! Filipie? Czy to ty? Kicku? Wyciągnę cię! Trzymaj się! Zrobiłeś wspaniałe przebranie, Kicku! Miałeś rację! Jestem za mały! Trzeba być 4 razy większym, żeby móc grać smoka! Raz, 2, 3, 4! 4 razy większym! Właśnie! Kicku! Zrobiłeś już świetny kostium dla smoka, ale czy wciąż chcesz grać tę rolę? Tak, ale... Wszyscy ci pomożemy! O, fantastyczna sztuka! To sprawi, że będziesz najszybszym księciem na świecie! Dziękuję, wielki czarodzieju! I książę Filip pogalopował zmierzyć się ze smokiem. O, czy widzisz to, co ja? Brawo! Uratuj mnie, dzielny książę! Ha? No jasne. Nie bój się, piękna księżniczko! Uważaj, książę! Nie bój się! Jestem najszybszy na świecie! Brawo, pączki! Jest coraz bliżej! Nie martw się! Chyba opada z sił! To działa! Smok poszedł w smak! Dzielny książę Filip mnie uratował! Hurra! Niech żyje smok Kicek! To najlepszy smok na świecie! Trochę pomogli mu przyjaciele! Cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło. A ty, Kicku? Kicku? Wow! Utknąłem! Pomóż!
Proszę bardzo. Od tego są przyjaciele. Najwolniejszy wyścig ze wszystkich. Kto pierwszy przy rundzie, Rosie? Muszę wygrać. Muszę wygrać. Biedny kicek. Zawsze przegrywa. A może tym razem? A wygrywam? Wygrałem! Wygrałem! Jestem najszybszy! Brawo, kicku! Właśnie wygrałem z Rosie! Wygrałeś? No, w sumie... Jestem najszybszy! Jestem najszybszy! Ha! Nie szybszy ode mnie! Filip jest szybszy niż... strzała! Ale kicek wygrał z Rosie! Wygram z tobą, kiedy tylko chcesz! Chcesz się założyć? Może jesteście tak samo szybcy? Jeden z nas jest najszybszy z najszybszych! Dobrze, kicku, ścigamy się do lasu! O nie! Dałam kickowi wygrać, ale z Filipem nie wygra! Chwila! Jeśli chcecie zdecydować, kto jest najszybszy, to musicie zrobić prawdziwy wyścig! Z linią startu! I sędzią! I... nagrodą dla zwycięzcy! Mi pasuje! Mi też! O nie! Wygram każdy wyścig na świecie! Obudźcie mnie, jak się zacznie! Jeśli wygrałem z tobą, Rosie, wygram z każdym, prawda? Jeśli naprawdę chcesz wygrać ten wyścig, potrzebujesz mojej pomocy. Więc oni chcą taki duży wyścig. Musi być wielki. A może wyścig okrężny wokół całego ogrodu? Wow, to strasznie daleko. A jako nagroda koszyk jagódek. Bruno ma tyle, że ich wszystkich nie zje. Mniam, 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 pączki, pączki. Musisz dojść do formy, kicku. Skacz, raz, dwa, trzy. Tor jest gotowy. Chodźcie zobaczyć. Będzie cały kosz jagódek dla zwycięzcy. Jagódki? Teraz muszę wygrać, Rosie. Pamiętaj, mocno się odbijaj. Po co to całe skakanie? Rosie mnie trenuje, żebym na pewno wygrał z Filipem. Powinieneś się przygotowywać. Hej, to moje. Rosie trenuje kicka, a tam jest pełen koszyk jagódek dla zwycięzcy. Potrzebujesz mnie jako trenera. Ja już jestem najszybszy. Nie muszę trenować. Na pewno wygram z kickiem w tym wyścigu. Lepiej zobacz, Tor. Jest wielki. Zaczniecie tu. Przez labirynt. Przez las. Przez plac zabaw. Wokół huśtawek. Przez ogród Rosie i z powrotem tu, na linię mety. Wyścig zaczyna się o 3:00. Macie mnóstwo czasu, żeby się przygotować. Pomocy! Dasz radę, kicku. Wysoko nogi, pamiętasz? Nie martw się. Z moją pomocą Filip wygra bez problemu. Jeszcze zobaczymy. Prawda, kicek? Oto jagódki, o które prosiłeś. Mniam! Wyśmienicie! Filip gotowy? Kicek gotowy? Na miejsca! Do startu! Start!
Szybciej, Kicku! Szybciej, Filip! Dawaj, Kicek! Wygra Kicek! Nie, nie, nie! Filip jest najlepszy! I to ja go wyćwiczyłem! Wbiegli do labiryntu! Nie złapisz mnie! Widzicie coś? Kicek! Tak! Wiedziałam! O, nie mogę na to patrzeć! Dawaj, Kicek! Myśl o jagódkach! Jestem najszybszy! Filip wygrywa! Ura! Pilnuję jagódek, Bruno! Są już prawie nasze! Nie bądź tego taki pewien! Kicek będzie taki rozczarowany, jak przegra! Ten trening mnie wykończył! Muszę odpocząć! Mam dużą przewagę! Chwilkę odpocznę. Jagódki! Jagódki! Nogi wysoko, Kicek! Nogi wysoko! Muszę wygrać! Muszę go dogonić! Filip? Śpi? O, może też się na chwilkę zatrzymam. Wygram, jeśli wstanę, zanim on się obudzi. Powinni już tu wrócić. Widać ich? Nie. Chyba im się nic nie stało. Kto wygrywa? Kto wygrywa? Naprawdę nieważne, kto wygrywa. Ważne, żeby im się nic nie stało. Może powinniśmy ich poszukać? Kicek! Filip! Nie tu. No nie wierzę! Znalazłeś ich? Wstawać! Musicie skończyć wyścig! Są zmęczeni. Chodźcie, mam lepszy pomysł. Czy ja wygrałem, Rosie? Cóż, przepchnęliśmy was przez metę w tym samym czasie, więc chyba jest remis. To może wspólnie zjemy jagódki? O tak, zgłodniałem. Nie szkodzi, że skończyliście razem. I tak był świetny wyścig. Mi tam remis nie przeszkadza, a tobie? Nie, mi też nie. Patrz, Rosie, patrz, jak szybko jem jagódki. Nie tak szybko jak ja. Rosie? Tak, Kicku? Nieważne, kto jest szybszy. Filip czy ja, prawda? Prawda, Kicku. Nie wszystko musi być na wyścigi. Chodź, idziemy teraz spać. Zakład, że zasnę przed tobą? Zakład, że nie? Wygrałem!